Proszę, przeczytajmy jeszcze raz treść tego listu. Wydarzenia ostatnich dni. Wiadomości o zabitych i rannych rodakach w związku ze stanem wojennym wprowadzonym od 13 grudnia nakazują mi zwrócić się do pana generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew polskiej krwi. Przekaż ten list do ambasady Polski w Watykanie. Niech to będzie znak nadziei dla mojego ukochanego kraju. Czesławie, dostałem list od papieża. List? Co w nim było? Prosił o przerwanie stanu wojennego. Może to być czas na odwrócenie uwagi od naszej władzy. Ale czy jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić? Musimy podnieść ryzyko.